Tak dla wielkich inwestycji. Tak dla wsparcia polskich rodzin. Tak dla żłobka za rogiem. Tak dla drogi bez dziur. Tak dla Twoich marzeń. Tak dla silnej Polski. Jesteśmy na tak. Jesteśmy na... I dlatego tutaj jesteśmy, po tej pozytywnej stronie mocy, to pozytywna część Polski, o którą walczymy. Ale Polska, szanowni państwo, to nie tylko władze centralne, ale przede wszystkim, tak jak słusznie pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, przede wszystkim samorząd, bo to tam zapadają decyzje jakże ważne dla milionów naszych obywateli, które decydują o rozwoju naszych miejscowości. Dlatego tak istotnym jest to, abyśmy 7 kwietnia w nadchodzących wyborach samorządowych postawili na te osoby, które gwarantują rozwój i dobrą przyszłość naszych gmin, powiatów i województw. My dzisiaj wśród nas, wśród publiczności, przed telewizorami, ale już za moment na scenie mamy właśnie takich kandydatów, kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, którzy będą zabiegać o państwa zaufanie. Zapraszamy serdecznie! A są z nami Natalia Nitek-Płażyńska, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Pomorskiego, pani Monika Pochorecka, kandydatka na prezydenta Częstochowy, Andrzej Śliwka, kandydat na prezydenta Elbląga, Lucjusz Nadbereżny, kandydat na prezydenta Stalowej Woli oraz Tobiasz Bocheński, kandydat na prezydenta Warszawy. Witamy. Zawsze siła każdej zbiorowości ludzi, każdej organizacji tkwi właśnie w ludziach, we współpracy. No i właśnie, jak to wygląda z waszej perspektywy? Jako pierwsza Natalia Nitek-Płażyńska. Dzień dobry państwu. Jak się dzisiaj czujecie? Szanowni państwo, na początek dwa podstawowe pytania. Dlaczego musimy wygrać te wybory samorządowe i dlaczego je wygrać możemy? Możemy wygrać te wybory samorządowe, bo mamy na swoich listach pracowitych, sprawdzonych, wspaniałych ludzi. Doświadczonych, jak ciepła, cudowna Basia Jemianowska, która już jest radną miasta Gdańska i ubiega się o reelekcję. Ale też młodych i ostrych jak brzytwa. I właśnie tak jest Przemek Majewski, gdański radny, który, jak jestem przekonana, w tym roku osiągnie sukces i pobije wszystkich na głowę z uzyskanymi głosami. Mamy także ludzi z różnych środowisk. Takich, którzy mają w swoim sercu Polskę. I takim jest mój przyjaciel Andrzej Skiba, radny z Gdańska. Szanowni państwo, możemy wygrać te wybory, bo mamy jasny, znany już Polakom program. Program, który ma na celu rozwój Polski. Polska musi się stale rozwijać, ale musi się rozwijać tak, żeby nie omijać żadnych grup społecznych ani żadnych części Polski. Poza tym musi być to rozwój, który będzie namacalny, który będzie praktyczny, z którego po prostu każdy będzie mógł skorzystać. Chcemy inwestycji takich jak chociażby CPK, a nie głaskania nas po plecach na zagranicznych salonach. Chcemy, żeby traktować nas z szacunkiem, a nie z nienawiścią i pogardą, które stroją się w piórka tolerancji. Chcemy współpracy ponad podziałami dla dobra naszych małych ojczyzn, ale też tej wielkiej ojczyzny, Polski. Chcemy też tego, żeby móc współpracować z ludźmi, którzy są już sprawdzeni, którym naprawdę zależy właśnie na Polsce. Możemy wygrać te wybory, bo z każdym dniem rządów Tuska Polacy przekonują się i odkrywają na nowo wartość znaczenia słowa wiarygodność. Nam można różne rzeczy zarzucać, ale nie to, że robimy durni ze swoich wyborców. 100 konkretów na 100 dni rządu? Przecież to jest jakaś kpina, szanowni państwo. Drodzy państwo, my te wybory musimy wygrać. A dlaczego? Bo samorząd jest solą polskiej demokracji. To właśnie w samorządzie dzieją się rzeczy nam
zwykłym Polakom najbliższe, a więc po prostu najważniejsze. Każdy głos, każda szansa na koalicję, każda większość w sejmiku, każda większość w powiecie jest w Radzie Miasta, jest dla nas na wagę złota. Bo dzięki temu będziemy mogli walczyć o dobry, o sprawiedliwy samorząd. I o to walczymy, o dobry, o sprawiedliwy samorząd. O samorząd, który będzie służył zwykłym Polakom, a nie lokalnym panom albo politykom z Warszawy. To jest dla nas ważne. Szanowni Państwo, walczymy też o to, żeby wygrać. Musimy wygrać, żeby dać sygnał. Sygnał, że jest nas większość, że Polacy opowiadają się za Polską silną, niezależną, suwerenną, szybko się rozwijającą i że obecny rząd absolutnie nie ma prawa do tego, żeby hamować rozwój Polski. Szanowni Państwo, możemy i musimy zwyciężyć. Zwyciężymy! Ale jak to zrobimy? Ja tutaj na tej sali widzę wielu wybitnych strategów, polityków. Chciałabym dodać tylko kilka słów od siebie, bezpartyjnej kandydatki do sejmiku, która częściej spotyka się i rozmawia ze zwykłymi ludźmi, aniżeli bywa na politycznych salonach. Po pierwsze, musimy wrócić do tego, w czym jesteśmy świetni. Jasno, klarownie komunikować, o co nam chodzi i do czego dążymy. To po pierwsze. Druga sprawa, szanowni państwo, nie ma co się obrażać na rzeczywistość. Bo nie każdy musi nas kochać, ale możemy współpracować z każdym, komu zależy na Polsce i też na tych małych ojczyznach. I o to, szanowni państwo, chodzi. Bądźmy otwarci, bądźmy pragmatyczni, bo musimy zwyciężyć. Trzecia sprawa, ostatnia. Musimy zdzierać buty. Musimy wykręcać kilometry codziennie, stać na nogach, rozmawiać z ludźmi. Bez tego sukcesu nie będzie. Szanowni Państwo, ja od razu wracam do pracy. Będę spotykała się i z mieszkańcami Gdańska i Pomorza, żeby rozmawiać o moich pomysłach na ten piękny region. Bo jeżeli Pomorze wykorzysta szanse, które stoją przed tym pięknym regionem Polski, to jestem przekonana, że będzie to najpiękniejsze miejsce do życia. Szanowni Państwo, proszę bardzo o mobilizację wszystkich sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Walczmy, walczmy razem o głosy, o samorządy, bo dzięki nim będziemy mogli realnie zmieniać Polskę. Zwyciężymy! 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 Teraz prosimy o zabranie głosu Andrzeja Śliwkę. Obecnie poseł, a mamy nadzieję, że niedługo prezydent Elbląga. Dzień dobry, kochani. Nazywam się Andrzej Śliwka i mogę to powiedzieć. Dojrzałem do tego, żeby zostać prezydentem Elbląga. Widzę tu wielu wspaniałych samorządowców. Widzę tu wielu młodych ludzi, których znam, których cenię. I wiem o tym, że to są ci ludzie, którzy najlepiej zadbają o naszą lokalną społeczność, o nasze małe ojczyzny. Kochani, chciałbym z Państwem się podzielić taką pewną historią. Rok temu w Elblągu odezwali się do mnie młodzi rodzice. Sam jestem rodzicem. Jestem rodzicem 3-letniej Jadzi i rocznego Ignasia. I powiem Państwu, że nic tak nie tyka ojca, jak to, że musi, czy chce, czy pragnie zadbać o przyszłość swoich dzieci. Nic tak nie dotyka ojca, nikt tak nie dotyka rodzica, jak troska o swoje dziecko. I powiem Państwu, odezwali się do mnie rodzice z elbląskiego przedszkola, których dzieci chodzą do elbląskiego przedszkola, że te przedszkole ma zostać zamknięte.
Prezydent miasta doszedł do wniosku, że zamknie to przedszkole, ponieważ budynek nie spełnia norm bezpieczeństwa. Zamiast szukać rozwiązania, zamiast rozmawiać, wybrał decyzję, która była najgorszą z możliwych. Rodzice mnie zaprosili na spotkanie i niezależnie, szanowni państwo, od poglądów politycznych, bo nie rozmawialiśmy o poglądach politycznych, rozmawialiśmy o tym, co możemy zrobić, żeby ci najmłodsi Elblążanie mogli wrócić do tego miejsca, które kochają, do osób, które się o nich w wyjątkowy sposób troszczą. I powiem państwu, że pomimo tego, że prezydent miasta w tak arogancki sposób się zachowywał, ludzi dobrej woli jest więcej. Zebraliśmy się wspólnie, ponad politycznymi podziałami. Był żołnierz, była nauczycielka, byli przedstawiciele sądów, którzy wysyłają dzieci do tych szkół. Łączyła nas jedna rzecz, wspólna rzecz, żeby uratować to przedszkole. I co się, szanowni państwo, stało? Rząd Prawa i Sprawiedliwości z Programu Inwestycji Strategicznych dofinansował remont tego przedszkola i mogę, szanowni państwo, powiedzieć, że te przedszkole będzie dalej funkcjonowało. I tak jak tutaj jesteśmy, wszyscy chcemy, żeby samorządy nie patrzyły na poglądy polityczne, bo dziura w chodniku nie ma poglądów politycznych. Tą drogą idzie pani, która głosowała na inną partię niż Prawo i Sprawiedliwość. Tą drogą idzie młoda matka z wózkiem, która głosowała na Prawo i Sprawiedliwość. My w samorządach dbamy o to, szanowni państwo, żeby wszystkim mieszkańcom żyło się lepiej, żebyśmy żyli na wyższym poziomie. Dlatego, szanowni państwo, jesteśmy na tak. Jesteśmy na tak dla rozwoju. Jesteśmy na tak, żeby postawić na prawdziwą, dobrą edukację, żeby zająć się realnymi problemami. Nie tymi wymyślonymi, które państwo w znacznej mierze zobaczycie w jednostronnym przekazie telewizyjnym. Musimy się zająć tymi problemami, które nie są właśnie w telewizji. Pomocą psychiatryczną dla dzieci i młodzieży. To jest jedna rzecz, o której jasno i wyraźnie powiedziałem, że będzie moim zobowiązaniem wyborczym. Postawieniem na edukację, bo to jest rola samorządu. Postawieniem na edukację, zadbaniem, że infrastruktura w szkole będzie na najwyższym poziomie. Wsparciem również nauczycieli, którzy zostali oszukani przez obecną władzę. Kochani, 7 kwietnia to jest wyjątkowa data, ponieważ wtedy pójdziemy do urn i wybierzemy swoich przedstawicieli. My jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy wiarygodni. Dotrzymujemy słowa. Ale ważne jest to, szanowni państwo, żebyśmy rozmawiali również z naszymi przeciwnikami, osobami, które sceptycznie podchodzą do Prawa i Sprawiedliwości, tymi, którzy na przykład zagłosowali na trzecią drogę, na inne formacje, żebyśmy byli otwarci na nich. Bo my argumenty mamy, kochani. My argumenty mamy, nie rządząc w Elblągu. Doprowadziliśmy do tego, że ponad 250 milionów złotych trafiło do miasta, które bardzo ucierpiało na reformie administracyjnej. Bardzo ucierpiało na reformie administracyjnej. Nie rządząc, doprowadziliśmy do tego, że nie ma żadnej dużej inwestycji w Elblągu, która by się nie działa bez wsparcia rządowego. A wyobraźcie sobie, co by było, gdyby prezydent Elbląga właśnie reprezentował wszystkich Elblążach. Dlatego, kochani, bądźmy razem, budujmy wspólnie i tak jak Natalia powiedziała, no kilka par butów potrzeba na tą kampanię. Wygramy! I szanowni państwo, teraz z Elbląga, można powiedzieć, przenosimy się do Częstochowy, bo tam naszą kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta właśnie Częstochowy jest pani Monika Pochorecka. Bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję Państwu. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Monika Pochorecka i tak, jestem kandydatką na urząd prezydenta miasta Częstochowy. Bo Częstochowa, drodzy Państwo, to szczególne miejsce. Miejsce nie tylko dla Polaków, ale miejsce znane na świecie. Bo gdzie przyjeżdżamy wszyscy, jak nam się dzieje źle? No właśnie do Częstochowy. Ukoić nasze serce, nasz ból i często skierować prośby. Częstochowa, drodzy Państwo, dzisiaj oczekuje zmian. Ja przyjechałam do Państwa podzielić się tym, co słyszę w ostatnich tygodniach w sposób intensywny, bo przecież trwa kampania, więc rzeczywiście, tak jak powiedziała Natalia, zdzieramy te buty. Ale drodzy Państwo, ja jestem radną miasta Częstochowy od prawie 10 lat. Pracuję w samym sercu samorządu, Radzie Miasta Częstochowy. Pracuję w Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Znam problemy częstochowian. Rozmawiam z nimi na ulicach bardzo często. Dzisiaj mamy nastroje w Częstochowie takie, że trzeba zmiany. Wreszcie czas nadszedł na to, żeby zmienić lokalną władzę. Bo drodzy Państwo, w Częstochowie od wielu lat, od kilku kadencji rządzi władza lewicowa, koalicja rządząca, czyli Lewica i Platforma Obywatelska. Skutkuje to tym, że w Częstochowie potrojono zadłużenie, wyludniono Częstochowę. Z przykrością i smutkiem mówię o tym, że Częstochowa na niechlubnych miejscach w ramach wszystkich prawie rankingów niestety króluje. Jesteśmy najbardziej nieszczęśliwym miastem w Częstochowie. To częstochowianie powiedzieli, że są najbardziej nieszczęśliwi. Jest mi smutno i przykro z tego powodu. Dlatego dzisiaj bardzo się cieszę, że mogę z tego miejsca apelować również do częstochowian. Ale drodzy Państwo, samorząd to ta instytucja, jak powiedział pan prezes, demokracji, która jest szczególnie uważna na potrzeby mieszkańców. My, kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, wsłuchujemy się w głosy mieszkańców. Czy to Częstochowy, czy Elbląga, czy każdego innego miasta w Polsce. Jesteśmy wiarygodni i jesteśmy skuteczni. W Częstochowie, gdyby nie wsparcie rządu Prawa i Sprawiedliwości, wielu inwestycji, a w zasadzie w większości, mogę to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, nie byłoby. Nie byłyby możliwe do zrealizowania. Infrastruktura drogowa, obiekty użyteczności publicznej. Wszystkie te inwestycje zostały zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu. Kilkuset milionowe wsparcie, środki finansowe takie popłynęły do Częstochowy. Bardzo za to pięknie dziękuję w imieniu częstochowian, drodzy Państwo. Drodzy przyjaciele, łączą nas te same wartości. Wartości będące fundamentem każdego człowieka. Łączy nas piękna, ale trudna historia, którą dzisiaj tak zwani rządzący liberalni światem i Polską chcą wymazać z kart historii. Nie pozwólmy na to, nie pozwolimy im na to. Na koniec, to co powiedzieli moi przedmówcy, apel do wszystkich kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba wyjść na ulicę, my to robimy, drodzy Państwo, ale z uwagi na to, że nasi oponenci polityczni są niezwykle agresywni i atakują w sposób bezpardonowy, musimy być jeszcze bardziej aktywni, jeszcze więcej rozmawiać, jeszcze więcej przekonywać i jeszcze więcej zachęcać. Róbmy to, drodzy Państwo, nie wolno nam stracić ani jednego dnia i godziny. To jest ważne, bo gramy o Polskę, gramy o nasze wartości. Możemy wygrać wszystko dla naszych dzieci, wnuków i następnych pokoleń. To jest bardzo ważne. Proszę Państwa o aktywność w tych wyborach. Nie trzeba być wyborcą PiS-u, nie trzeba być posłem, nie trzeba być radnym, nie trzeba być sympatykiem, ale wystarczy być Polakiem i człowiekiem, dla którego te wartości, o których mówiłam, są ważne.
dla których stanowią priorytet. I wtedy każdy z tych państwa pójdzie i odda głos na Prawo i Sprawiedliwość. Bo tylko Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście dzisiaj gwarantuje tę pewność, stabilność, która dla nas, Polaków, jest tak ważna. Dziękuję Państwu. Dzisiejsze wydarzenie to taka wycieczka po całej Polsce, po potrzebach lokalnych, po potrzebach mieszkańców. Teraz przenosimy się do Stalowej Woli. Oddaję głos prezydentowi miasta, Lucjuszowi Nadbereżnemu. Dzień dobry Polsko! Jak miło Was widzieć, jak miło być dzisiaj z ludźmi, którzy są na tak. Wielkie brawa, dziękuję, że mogę być z Wami. Drodzy Państwo, ja mam ten wielki zaszczyt i przywilej, że reprezentuję miasto, które zrodziło się z genialnej idei, wiary w to, że Polska i Polacy potrafią, bo taka jest Stalowa Wola, taki jest nasz naród. To również wiara w to i pokazanie, że my jesteśmy w stanie osiągać rzeczy wielkie, ale musimy być razem, musimy tworzyć wspólnotę, musimy mieć wizję i sprawczość do tego, aby tego dokonać. W Stalowej Woli kontynuujemy tą genialną myśl Eugeniusza Kwiatkowskiego, który stworzył Centralny Okręg Przemysłowy, nie bojąc się śmiałych i wielkich projektów, które po tylu latach wciąż są aktualne. Dzięki największemu w historii budżetowi przekazanemu na rzecz samorządów przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj realizujemy największy budżet inwestycyjny w historii, który w Stalowej Woli łącznie dzięki tym środkom rządowym wynosi 1,5 miliarda złotych. I szanowni Państwo, to gigantyczna kwota, która dokonuje bardzo istotnej zmiany, wielka wartość tej inwestycji. Ale największą wartością dla mnie osobiście są niewymierne, niewyliczalne uśmiechy i radość dzieci, które idą do nowego żłobka, do zmodernizowanej szkoły, do nowo otwartego przedszkola. To te działania, które sprawiają, że na twarzach naszych dzieci jest uśmiech korzystających z nowego stadionu, z wodnego placu zabaw, z parku linowego. Bo jak wymierzyć, szanowni Państwo, pogodny wzrok naszych wspaniałych seniorów, którzy po tak ciężkiej pracy przez całe życie na rzecz miasta Stalowej Woli dzisiaj mogą korzystać z Centrum Aktywności Seniora, gdzie mogą spełniać swoje marzenia, swoją jesień życia. Jak wymierzyć, jak zbadać młodą rodzinę, która staje przed blokiem, który jest zbudowany w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej i widzą oni, że w tym mieszkaniu, tam na pierwszym piętrze, w Stalowej Woli będą mogli spędzić swoją stabilną przyszłość, tutaj się rozwijać. Jak zmierzyć, jak pokazać dwójkę młodych ludzi idących po pięknym, nowym, zielonym parku zimnej wodzie w Stalowej Woli, którzy tam łapią się za rękę i mówią, to jest nasze miejsce, chcemy żyć w Stalowej Woli. Jak wykazać perspektywę młodych ludzi, którzy stają dzisiaj na największym placu budowy naszego regionu, widząc olbrzymią strefę gospodarczą na przestrzeni 1000 hektarów i perspektywę zatrudnienia w najnowocześniejszych, wysokotechnologicznych zakładach pracy, wyznaczających nowy horyzont rozwoju dla Stalowej Woli. To jest, szanowni Państwo, istota działania samorządu i tą największą wartością, tym, co jest podmiotem, celem, jest człowiek. Człowiek, który, szanowni Państwo, od pierwszych momentów swojego życia, od dobrego szpitala, od wsparcia dla kobiet w ciąży, urodzenia dziecka, wychowania, widzimy tutaj młodą rodzinę wspaniałą,
Maksiu ma chyba 2 miesiące dopiero. Wielkie brawa, właśnie. To jest istota, to jest siła samorządu. Człowiek, a dzisiaj w tych trudnych czasach, to samorząd musi otwierać szeroko drzwi, aby przez empatię, współpracę, właśnie otwierać się na każdego człowieka w sposób wiarygodny. Ja, szanowni państwo, może nie wyglądam, ale w tym roku mam swoją 18. Bo 18 lat temu, pierwszy raz startując z list Prawa i Sprawiedliwości, zostałem radnym miasta Stalowej Woli. Dwie kadencje później, 8 lat później, mając 29 lat, startując z Prawa i Sprawiedliwości, w pierwszej turze zostałem prezydentem miasta Stalowej Woli. W drugich wyborach, startując z Prawa i Sprawiedliwości, zdobywając 73% poparcia, uzyskałem ponowny mandat zaufania. I dzisiaj, szanowni państwo, po tych 18 latach, z tymi samymi marzeniami, z tą samą determinacją, z tą samą siłą, staję przed mieszkańcami Stalowej Woli z prośbą o zaufanie, reprezentując Prawo i Sprawiedliwość. I ktoś spyta, dlaczego? Bo, szanowni państwo, nasza formacja, Prawo i Sprawiedliwość, mogłaby spokojnie mieć drugą nazwę, która jest tożsama dla wszystkich działań, które podejmujemy. Bo Prawo i Sprawiedliwość to wiarygodność. To właśnie formacja pana premiera Jarosława Kaczyńskiego wprowadziła w życiu publicznym w Polsce tą zasadę dotrzymanego słowa, że jeżeli składamy jakiekolwiek zobowiązanie na rzecz naszych mieszkańców, to dotrzymujemy słowa. A Prawo i Sprawiedliwość i w Stalowej Woli udowodniliśmy, że często dokonaliśmy więcej rzeczy, szybciej niż nawet obiecaliśmy. To jest wiarygodność. Wiarygodność, która jest w fundamencie naszej działalności, dlatego że taki fundament zostawił nam wybitny mąż stanu, twórca Prawa i Sprawiedliwości, ale doskonały również samorządowiec, prezydent miasta stołecznego Warszawy, pan prezydent Lech Kaczyński, który mówił o tym, że są dwa fundamenty skutecznej działalności. To jest odwaga i wiarygodność. I te dwie cechy towarzyszą nam dzisiaj w samorządzie, towarzyszą ludziom Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, że, szanowni państwo, pomimo, że mogą nam to wmawiać, to samorząd to nie jest tylko asfalt, to nie jest tylko chodnik, to nie jest tylko część materialna naszej społeczności lokalnej. Samorząd jest przestrzenią wielkich wartości. To tu jest wychowanie, to tu jest edukacja, to tu jest piękno, tożsamość. I dlatego na tych wartościach musimy budować ważną wspólnotę. Państwo znacie na pewno to doświadczenie, które mówi o tym, że jeżeli do słoika wpuścimy czerwone i czarne mrówki, to one będą tam spokojnie sobie wspólnie żyły. Ale jeżeli ktoś nagle tym słoikiem zacznie potrząsać, to czerwone mrówki zaczną gryźć czarne, a czarne będą gryzły czerwone. I mądrość tego doświadczenia nie polega na tym, co się dzieje w słoiku, ale kto i dlaczego potrząsa tym słoikiem. I my dzisiaj, szanowni państwo, budując wspólnotę na szczeblu lokalnym, musimy również zdawać sobie z tego sprawę, dlatego że już dzisiaj słychać te takie bardzo nieodpowiedzialne tony wojenne, wybijane na małym bębenku przez przedstawicieli dzisiejszej koalicji rządowej. I ja chciałbym powiedzieć, szanowni państwo, w imieniu mieszkańców Stalowej Woli, to, co usłyszałem na chodniku, powtarzam tutaj, żadnych wojen, tylko pokój, żadnych kłótni ani podziałów, tylko zgoda i współpraca, żadnych podziałów, tylko żadnej nienawiści, a miłość, dobro. One mają nas prowadzić. I szanowni państwo, na sam koniec pamiętajmy,
że w czasach, w których wprowadzane są w Europie i w Polsce te antypaństwowe programy, to 3D, mówiące o demoralizacji, o niszczeniu naszego państwa poprzez deintegrację, poprzez deinformację, to my musimy wprowadzić pozytywny program 3W. Wspólnota, współpraca i wartości. I niech one nas prowadzą do zwycięstwa. Tak dla Polski. Bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec, jako wisienka na torcie, stolica Warszawa. Oddaję głos Tobiaszowi Boheńskiemu, mamy nadzieję, przyszłemu prezydentowi miasta stołecznego Warszawy. Dziękuję, Olu. Szanowni Państwo, kochani, wspaniale Was dzisiaj wszystkich widzieć. Czuć w tej sali tę pozytywną energię, tę chęć do pracy i do rozwoju naszej ojczyzny. I to jest wspaniałe i naprawdę zaszczytem jest to, że mogę tutaj dzisiaj z Państwem być. A dziś to niezwykle ważny dzień, dlatego że prezentujemy naszą wizję samorządności. Prezentujemy naszą wizję Polski lokalnej. Dzisiaj mówił o tym nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński. Mówiła o tym Natalia, mówił o tym Andrzej, mówiła Monika i mówił Lucjusz. Nasza wizja to rozwój, nasza wizja to pracowitość, nasza wizja to zdrowy rozsądek, nasza wizja to wyjątkowo ciężka praca na rzecz wspólnot lokalnych. Bo tak jak środowisko polityczne pokazaliśmy, że kochamy najbardziej naszą ojczyznę, tak samo kochamy nasze małe ojczyzny, nasze samorządy. Są dla nas bardzo ważne. Przez 8 lat pokazaliśmy, że jesteśmy wiarygodni. Pokazaliśmy, że potrafimy wprowadzać ambitne, nowoczesne, prekursorskie programy prorozwojowe. Przez te 8 lat budowaliśmy w każdym zakątku Polski, w każdym województwie drogi, mosty, szkoły, żłobki, przedszkola, sale gimnastyczne, obiekty sportowe. Rewitalizowaliśmy parki, budowaliśmy wodociągi. Nie ma gminy w Polsce, która by nie skorzystała na programach, które wprowadziliśmy przez ostatnie 8 lat. Jesteśmy środowiskiem politycznym, które nie boi się ciężkiej pracy i nie boi się ambitnie i odważnie myśleć o przyszłości. Dlatego realizowaliśmy nie tylko małe inwestycje i nie dlatego wspieraliśmy tylko samorządy, by budowały i polepszały nasze miejsce zamieszkania, miejsce pracy i miejsce wypoczynku. Inwestowaliśmy i tworzyliśmy wielkie projekty. Pogłębienie Odry, centralny port komunikacyjny, rozbudowa polskich portów, modernizacja kolei, budowa autostrad, Via Carpatia, Via Baltica i dziesiątki innych programów. To są programy ambitne, które mają sprawić, że nasza ojczyzna ma zmierzać ku poziomowi życia najbardziej rozwiniętych państw świata. I co dziś słyszymy? Że wszystko, co ambitne, wszystko, co wymaga wysiłku, wszystko to, co skomplikowane, ma zostać zaorane. Nagle okazuje się, że centralny port komunikacyjny to megalomania. Mimo że są same przytłaczające ekspertyzy, które mówią, że centralny port komunikacyjny jest nam witalnie potrzebny. Gospodarczo, kulturowo, ale i militarnie. Słyszeliście Państwo zapewne, że obecny premier podobno gdzieś ma jakąś jedną ekspertyzę, która mówi, że centralny port komunikacyjny się nie opłaca i nie powinien powstać. Ale nikt tej ekspertyzy nie widział. Ja, proszę Państwa, mam hipotezę, kto tę ekspertyzę napisał. Myślę, że powstawała w trakcie licznych lotów na trasie Gdańsk-Warszawa, Warszawa-Gdańsk w celach wypoczynkowych pewnego premiera. Ale to, że on tak bardzo lubi latać do miejsca swojego zamieszkania, z miejsca pracy po to, żeby wypoczywać i korzysta z małych lotnisk, to nie oznacza, że my wszyscy jako Polacy mamy być skazani na taką mikromanię. Centralny port komunikacyjny jest nam potrzebny. Jesteśmy wszyscy ludźmi ciężkiej pracy.
Pokazywaliśmy to przy wielkich projektach rządowych, ale pokazujemy to w samorządach. Jesteśmy na tak. Dlatego chcemy, aby nasze samorządy były oazami demokracji lokalnej. Dlatego w Warszawie przedstawiliśmy ambitny, innowatorski program, w którym każdy mieszkaniec, każda warszawianka, każdy warszawianin może być współkreatorem własnego miasta ze swojego smartfona dzięki nowoczesnej aplikacji Wawo, która pozwala na konsultacje społeczne, które są prawdziwe, a nie fasadowe. Dzięki tej aplikacji można będzie przeprowadzać referenda, jeżeli Rada Miejska przyjmie taką uchwałę we własnym smartfonie. To jest najbardziej nowoczesne i prekursorskie rozwiązanie, a zwykle nam się zarzuca, że jesteśmy staromodni. Przecież to absurdalne. Dziękuję. Jesteśmy na tak. Dlatego chcemy nowoczesnego transportu i komunikacji w naszych samorządach. Dlatego chcemy, żeby Warszawa wreszcie została odkorkowana. Żeby to, co należy do prezydenta, zostało wykonane. Żeby remonty były przeprowadzane z głową. Żeby skończyć z tym chaosem. Dlatego zaproponujemy nową strategię, która będzie powodowała zmniejszenie liczby korków w Warszawie. Dlatego zabierzemy się naprawdę do pracy, żeby zbudować trzecią i czwartą linię metra. Dlatego zaprezentujemy nowatorską koncepcję transportu aglomeracyjnego dla wszystkich warszawiaków. Bo wszystkim należy się normalne poruszanie po naszej stolicy. Niezależnie, czy w niej mieszkają, czy do niej przyjeżdżają. I my to zrobimy, proszę Państwa. Już niedługo, po najbliższych wyborach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kochani. Jesteśmy na tak. Dlatego chcemy, żeby nasze samorządy były zarządzane z pełną pasją i oddaniem. To nie może być tak, że jakiś samorząd jest kwiatkiem do kożucha ogólnopolskiej polityki. My wierzymy, że praca w samorządzie to oddanie, to misja, to służba dla mieszkańców. Dlatego będziemy poświęcali całą naszą energię, całą naszą siłę i czas po to, aby rozbudowywać lokalne inwestycje, po to, aby nasze lokalne instytucje się rozwijały, aby powstawały nowe żłobki, aby powstawały przedszkola, aby ochrona zdrowia nie była traktowana tylko jako coś, co jest kosztem i zostawiane na boku, ale żeby to były prawdziwe samorządowe inwestycje służące wszystkim, niezależnie czy są to młode mamy, czy nasi seniorzy. I proszę Państwa, mamy w tym ogromne doświadczenie, bo w ramach Polskiego Ładu realizowaliśmy takie inwestycje z sukcesem w skali całego kraju, więc możemy je realizować również w naszych samorządach na mniejszą skalę. To jest możliwe. Kochani, zaproponowaliśmy niedawno program, warszawski program dla kobiet. Nasze damy warszawskiej prawicy napisały program dla warszawianek. Zostaliśmy za to skrytykowani przez lewicę, która się zrobiła czerwona niemalże jak flagi, z którymi tak sympatyzują z przeszłości. Ale chciałbym powiedzieć, że polska prawica, Prawo i Sprawiedliwość to również kobiety. To wspaniałe damy, które mają prawo zabierać głos. Dlatego pierwszą wiceprezydent Warszawy będzie obecna tutaj Barbara Socha. Była minister, menedżerka, mama, warszawianka. Zagwarantuje realizację tego programu dla kobiet. I nikt nam nie będzie mówił, że nie mamy prawa przygotowywać nowatorskich i prekursorskich rozwiązań dla wszystkich, w tym dla kobiet. I to mówię dzisiaj lewicy i wszystkim tym, którzy nas krytykowali. My dopiero powiedzieliśmy pierwsze zdanie w tej sprawie, a program jest o wiele bogatszy i ciekawszy i w najbliższych 30 dniach będziemy go wszystkim prezentować. Szanowni Państwo, szanowni Państwo, dzisiaj się dużo uśmiechamy, jesteśmy pełni pozytywnej energii, ale polityka to również poważna sprawa, dlatego że wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, marszałkowie województw będą decydowali o miejscu naszego zamieszkania, o miejscu naszej pracy,
o otoczeniu, w którym się relaksujemy. Jak dobrych wybierzemy włodarzy, jak kompetentnych radnych, jak oddanych naszym wspólnotom lokalnym, taką będziemy mieli Polskę przez najbliższe 5 lat. Dlatego musimy wszyscy jako drużyna Prawa i Sprawiedliwości wytężyć siły, schodzić wszystkie te buty, o których mówiła Natalia. Musimy być na placach, na ulicach, na rynkach, w salach wykładowych, wszędzie tam, gdzie są nasi sąsiedzi, wszędzie tam, gdzie są mieszkańcy naszych gmin, przekonywać ich do naszego pozytywnego programu, ponieważ jesteśmy na tak. Dlatego, kochani, jak tylko zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, proszę, idźmy, przekonujmy, namawiajmy, mamy szansę na zwycięstwo, mamy kompetencje, żeby wygrać, zwyciężymy. Prawo i Sprawiedliwość jest najlepszą, najbardziej profesjonalną i najnowocześniejszą opcją dla Polski. Dlatego musimy wygrać. Dziękuję bardzo. Tobiasz Bocheński, kandydat na urząd prezydenta Warszawy. Tak, tak, proszę państwa. Bardzo intensywny czas pracy przed nami, ważne tygodnie, rozstrzygające tygodnie, jeżeli chodzi o przyszłość właśnie w samorządach naszej ojczyzny. Ale moi kochani, skoro was tutaj wszystkich mamy, ja dodam tylko, że moja współprowadząca Aleksandra Prorok też jest, szanowni państwo, kandydatką do Rady Miasta Warszawy. Ogromne brawa dla niej. Z dzielnicy Wola kandyduje, także zachęcam państwa do tego, aby włączać się w jej kampanię. Ale skoro już wszystkich tutaj naszych samorządowców mamy, znaczy nie wszystkich, ale tych, którzy reprezentują naszych kandydatów, to mam dla państwa jeszcze bardzo ważny dokument, który został przygotowany. Deklaracja Polska Lokalna, budujmy wspólnie, jesteśmy na tak. To deklaracja, szanowni państwo, programowa Prawa i Sprawiedliwości dla wszystkich. Wszystkich bez wyjątku naszych samorządowców, która dotyczy naszych postulatów, kierunków naszych działań, nie tylko na kampanię, ale również wtedy, kiedy będziemy już realnie mieć wpływ na to, co dzieje się w naszych lokalnych, małych ojczyznach. Mam nadzieję, panie prezydencie, przyszły prezydencie, proszę o pierwszy podpis i o to, aby wszystkie osoby, które dzisiaj zabierały głos, miały okazję się podpisać. Olu, ty również. Tak, tak, ale proszę państwa, składamy podpisy, a Aleksandra odczyta, co jest dokładnie w tej deklaracji. Bardzo proszę. Tak, ta deklaracja płynie z naszych samorządowych serc, bo chcemy tego rozwoju. Polska lokalna ma dość jałowych, pustych sporów i wielkiej polityki. Chcemy skupiać się na rozwoju naszych małych ojczyzn. Pragniemy wspólnie budować pomyślność naszych miast, miasteczek i wsi. Realnie zmieniać je na lepsze. Nasze gminy, powiaty, województwa nie oczekują prowadzących donikąd kłótni, tylko zgodnego współdziałania i ciężkiej, zaangażowanej, codziennej pracy na rzecz lokalnych społeczności. I tak właśnie rozumiemy naszą samorządową służbę. Wiemy, że nie ma rozwoju bez inwestycji. Dlatego też deklarujemy współpracę z każdym rządem, z każdym szczeblem władzy samorządowej, przy każdym projekcie inwestycyjnym, służącym naszym lokalnym wspólnotom. Jednocześnie kierowani troską o rozwój naszego kraju, zobowiązujemy się do zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy, by rządzący nie zniweczyli dotychczasowych wysiłków i kontynuowali rozpoczęte oraz mające opracowane plany, ambitne inwestycje, bo jesteśmy na tak! To jest nasza deklaracja, którą podpiszą, tak jak powiedziałem, wszystkie osoby kandydujące z listy Prawa i Sprawiedliwości. Ambitne cele, współpraca, rozwój, dobra przyszłość wszystkich Polaków. A więc, szanowni państwo, ruszamy w Polskę, bo to my wszyscy tworzymy sztab, biało-czerwony sztab Prawa i Sprawiedliwości. Włączajmy się w kampanię naszych kandydatów, wspierajmy ich, przekonujmy kolegów, przyjaciół, członków rodzin, sąsiadów, uczestniczmy w tych wszystkich naszych inicjatywach we wszystkich miejscowościach w naszej ojczyźnie. Już dzisiaj wyruszamy w Polskę, a pierwsze spotkania dosłownie w najbliższych godzinach. Proszę państwa, jeszcze taka ciekawostka, bo już za moment spod tego budynku w Warszawie wyruszy tak bus Prawa i Sprawiedliwości, ten pozytywny bus z dobrymi informacjami i planami dla naszych samorządów i dzisiaj skieruje się
do Lublina z naszym kandydatem na urząd prezydenta właśnie tego miasta, panem Robertem Derewendą. Także serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj to spotkanie odbędzie się tam w Lubelskim Centrum Konferencyjnym o godzinie 16:30, ale to przecież nie jedyne spotkanie, ponieważ nasze spotkania będą się odbywały również w innych regionach, w innych województwach. Zapraszamy i do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie wszystkim Państwu za obecność tutaj w Warszawie. Zapraszamy na szlak. Do zobaczenia w Polsce. Dziękujemy. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Zwyciężymy, szanowni państwo, tylko wtedy, kiedy będziemy razem, a więc bądźmy razem! Angażujmy się i przekonujmy wszystkich Polaków do tego, że warto zagłosować, warto w tych wyborach naprawdę postawić na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, którzy są tutaj dzisiaj w Warszawie razem z nami, ale nie wszyscy, bo wielu z nich pracuje ciężko, pracuje od wielu dni w Polsce, w terenie, spotyka się z Państwem. Zachęcamy do poparcia, zachęcamy do tego, by uczestniczyć w kampanii samorządowej zwycięskiej drużyny Prawa i Sprawiedliwości. Bądźmy razem! Warto postawić na silną, zaangażowaną, pracowitą, ale też doświadczoną drużynę Prawa i Sprawiedliwości. Bo tu chodzi o naszą Polskę lokalną, nasze małe ojczyzny, sprawy mieszkańców. 7 kwietnia prosimy o Państwa głos na Prawo i Sprawiedliwość, mocną, biało-czerwoną drużynę. Dziękujemy i do zobaczenia!